Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pod lupę bierzemy kostkę Fangxi Shuangren. Jest to nowość na rynku w trójkach. Jest naprawdę kostka godna zakupienia. Także zapraszam. Od pudełka zaczynając. Pudełko jest bardzo ciekawe. Tutaj mamy jedną warstwę z logiem Fangxi. Tak wygląda to logo. Tu mamy, widzimy dwa rozmiary. Nie wiem, nie dowiadywałem się na temat drugiego rozmiaru. Ja mam 57 mm. Try my best, fun puzzle. Tutaj mamy, o, budowę mamy, kostki w środku. No i tak, tak prezentuje się kostka. Naklejki to są Half-Bright marki TubeSmith. Nie naklejałem tamtych, gdyż one są, nie podobają mi się, są to barwy podobne do kostki Diana. Zaczynając od budowy, jak wygląda center cap? Center cap jest chyba jedyną wadą w tej kostce, gdyż trzyma on bardzo mocno. Tam mamy logo Fangxi, jednakże ciężko jest go wyjąć. Do krawędzi przejdziemy potem. Krzyżak w środku. Widać. Tak wygląda krzyżak, jest bardzo dziwny. Center cap. Center cap jest podzielony na dwie części. Jak się wykręci tą śrubkę, no tutaj mamy jedną część. Tutaj jedna jest, tworzy taką kulę, a druga jest po prostu trzyma śrubę. To coś podobnego było w kostce With Eden 3x3 wersja czwarta With Long. I teraz tak. Tak wygląda krawędź. No jest bardzo tak, no dziwna budowa. Torpedki nie ma, ale sądzę, że da się to jakoś zmienić. Krawędź można rozebrać na trzy części. To pierwsza część to jest taka płytka z naklejkami. I kolejne dwie to jest po prostu coś, co tworzy nam całą tutaj krawędź. Teraz to poskładamy. Ja radzę nie wyjmować tego, gdyż potem jest obawa, że może to wypadać. Narożnik. Narożnik wygląda w ten sposób. Też bardzo ciekawy. Tutaj również mamy coś takiego jak tą płytkę. Teraz mamy tutaj trzy kolory. W środku, nie wiem, czy będzie to widać, ta część. Można ją tak wysunąć, przekręcić i wyjąć. No, bardzo ciekawe rozwiązanie, naprawdę. W innych kostkach tego nie ma. Ops, dobra. Poskładam. I teraz proszę zwrócić uwagę na plastik, który tutaj jest zastosowany. Nie jest on gładki jak w innych kostkach, jest on taki chropowaty. To jest wielki plus tej kostki. Naprawdę dzięki temu, no zaraz zobaczycie, jak się kostka rusza. No, krzyżak to już pokazywałem, jest on nieco inny też. Tak. Oj. Listy tam się. Dobrze. To szybko składamy kostkę. Ze składaniem kostki nie ma jakichś większych problemów. Po prostu wciskamy. Naklejki. Naklejki nie będę omawiał, bo to są CubeSmithy, są bardzo dobre. Poruszanie kostki. Kostka jest po prostu najszybszą kostką, jaką trzymałem w życiu w dłoniach. Naprawdę. Moje czasy na tej kostce są po prostu w porównaniu do Diana, Guhonga nawet, są naprawdę znacznie niższe. Jeżeli się wezmie pierwszy raz tą kostkę do ręki, feeling, odczucia są bardzo dziwne. Jednakże po kręceniu dosłownie 20 ułożeniach
gdy weźmiemy sobie do ręki kostkę Dian Guhong na przykład. Jak wiadomo, jest to bardzo szybka kostka. Naprawdę mi się wydaje, że w porównaniu do tej kostki ta kostka jest po prostu zamulona. No, mam takie odczucie. Kostka co do ciężkości jest dość... No, powiedzmy, że jest w miarę lekko. No, odpakowaniu powiedziałem, że jest dość ciężka, a wydawało mi się po prostu, że to było złudzenie. Także ja polecam tą kostkę jak najbardziej. Jest bardzo szybka. A, ścinanie zakrętów jeszcze. Ścinanie zakrętów w tej kostce jest bardzo dobre. 45 stopni spokojnie. Odwrotne ścinanie. Jest do połowy klocka, bardzo przyzwoite ścinanie, naprawdę jedno z lepszych, jakie było. Naprawdę, wydaje mi się, że jest to najlepsza kostka, jaką trzymałem w rękach. Jest to obecnie moja główna trójka, jej używam, średnio mam na niej zazwyczaj 1/9 na dzień wpadnie, gdzie na innych kostkach, na Guhongu czy innych, po prostu dla mnie to było nieosiągalne. Także jak najbardziej polecam. Są dostępne u magicznej kostki w cenie bodajże 48 zł, jeżeli się nie mylę. Podam jeszcze link w opisie. Dzięki za uwagę, życzę miłego dnia. Cześć!